Witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, yy, kończymy materiał z tego co zapowiedziano na 2017 rok. Yy, wczoraj no, zbyt długi byłby ten jeden film, więc robię część drugą. Dzisiaj będzie o piaskownicy: będzie o czołgach lekkich 10 poziomu. Będzie także o zmienionym matchmakerze, czyli zmienionej nie wiem jak to powiedzieć, strukturze yy, losowanych pojazdów. Nie będzie już sytuacji, w której losuje nas na 10 czołków poziomu 10, a my jesteśmy na przykład ósemką. Bardzo, bardzo to się ciekawie zapowiada, ale od początku może zaczniemy od piaskownicy. Czyli w styczniu startuje druga wersja piaskownicy. No i tak naprawdę napisano tutaj tak. Faza pierwsza to zmiany w celności spadku penetracji wraz z odległością oraz przerobiona zasada nadwymiarowania rykoszetu, przedstawiona po raz pierwszy w teście powszechnym 9.17. Aktualnie statystyki penetracji i doskonała celność dla niszczycieli czołgów i czołgów średnich, wyższych poziomów, pozwalają im na trafienie i penetrację dobrze opancerzonych frontów pojazdów, nawet przy dużym dystansie. Będziemy korygować penetrację i mechanikę jej spadku wraz z odległością, jak również statystyki celności dla wszystkich innych czołgów, aby podnieść rolę pancerza i sprawić, by gra ciężko opancerzonymi pojazdami stała się atrakcyjniejsza. No i tutaj wszystko bardzo fajnie, tylko powstaje ten sam problem, który jest w poprzedniej wersji piaskownicy, czyli. Właśnie w tych medach, często, które tak niby mają mieć utratę penetracji wraz z odległością, pociskami premium są pociski HIT i te nie tracą tutaj penetracji wraz z przebytą odległością, prawda? Czyli czy nie jest to popchnięcie graczy w kierunku po prostu grania amunicją premium? No bo jeżeli gość jakiś lubi z daleka atakować ciężkie czołgi i będzie chciał je przebijać, to nie zrezygnuje z tego, tylko załaduje po prostu golda, i tym razem będzie już na pewno przebijał, ponieważ o ile obecnie jeszcze może się nad tym zastanawiać, o tyle jeżeli znerwią penetrację, właśnie wraz z odległością, no to kurczę, nie będzie miał wyjścia. Jeżeli będzie chciał grać tak jak dotychczas, to zacznie nawalać goldem i robić to samo. Plan fazy drugiej, ta faza będzie w lutym, podobno, to zmiany w artylerii. Nowe materiały eksploatacyjne, których można używać kilkakrotnie w czasie bitwy. No, powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o naprawiarkę, używanie jej kilka razy w czasie bitwy czasami byłoby zbawienne. Ciekawe, ile będzie kosztowała taka naprawiarka, yy, ale zapowiada się to dosyć ciekawie, prawda? No, mam nadzieję tylko, że nie zrobią jakiejś potężnej ceny typu 50 tysięcy za coś takiego. Będziemy kontynuować testy funkcjonalności ogłuszenia dla artylerii. Znacznie ją ulepszyliśmy od ostatniej piaskownicy, więc będzie to coś innego niż to, co niektórzy z Was widzieli w, w lecie. W rozdzielniku dla tej fazy znajduje się również ulepszenie w celowaniu w tym wprowadzenie alternatywnego celownika podobnego do asystenta bitwy. Interfejs użytkownika, przejdzie kilka ulepszeń i będzie dostarczał ważnych informacji o ogłuszeniu, czas trwania, promień działania i tak dalej. Moi drodzy, zacznijmy od artylerii. Wiem, że wielu się nie podobało to, co się działo w, na poprzedniej serwerze Piaskownica, natomiast kilka pomysłów tam było fajnych, między innymi właśnie to ogłuszenie, które, w, jeżeli chodzi o samo założenie, jest bardzo fajne, Problem jest taki jedynie, że tam było źle wyważone. No, jeżeli jedziecie czołgiem bardzo ciężkim, który ma bardzo wolny reload i jeszcze dostajecie to ogłuszenie, to w tym momencie jesteście niezdolni praktycznie do niczego. A jeżeli to ogłuszenie, tak jak tam, potrafiło trwać, kurczę, 30 sekund czy 40, no to w tym czasie MET was po prostu obskoczy tym czołgiem ciężkim, prawda, jeżeli jedziecie. Także tutaj mam nadzieję, że te zmiany, które wprowadzą, skrócą ten czas, może i to będzie jakaś tam wtedy zwiększona rola wsparcia artylerii. Bardzo bym tego chciał. Bardzo bym też chciał, żeby artyleria po prostu nie mogła walnąć od razu za 800 czy 1000 czy 1500. To by było też bardzo, bardzo ciekawe. A jeżeli ktoś z Was zapyta, co to za serwer Piaskownica, ponieważ jeszcze nie wie, to jest to specjalny serwer, coś w rodzaju serwera testowego, ale tam WG może robić wszystko. Są tam testowane różne pomysły, nawet te najbardziej szalone. To, co się dzieje na Piaskownicy, wcale nie oznacza, że wejdzie kiedyś do wota, bo może w ogóle nie wejść. A żeby dostać się na Piaskownicę, trzeba było się kiedyś tam zapisać. I podobno ludzie będą losowani. Moim zdaniem, osoby, które poprzednio dostały zaproszenie, ale nie grały na tej piaskownicy, powinny być wykluczone z tego losowania, bo no chyba nie ma sensu. A pamiętam, że kiedy grałem przez cały ten okres uruchomi uruchomionego serwera, to naprawdę w końcowej fazie już tam bardzo mało ludzi było. Także chyba pora dać szansę graczom nowym. Może będzie znowu jakieś tam zapisywanie się druga edycja. Zobaczymy. W każdym razie no ta piaskownica jawi mi się jako taka największa chyba nowość, bo to powinno zmienić bardzo bardzo rozgrywkę. Kibicuję jej, niech zmieniają. Jeżeli nie wyjdzie, to zawsze będzie można przecież jeszcze coś zmodyfikować, prawda? Jedziemy dalej. Słuchajcie, Duże zmiany czeka mechanizm losujący w World of Tanks, i to również może bardzo, bardzo zmienić nasze postrzeganie gry i w ogóle przyjemność, lub też nieprzyjemność, jakiej doświadczamy grając. Posłuchajcie. W ciągu ubiegłego roku ciężko pracowaliśmy nad tym, aby uwzględnić Wasze uwagi dotyczące mechanizmu doboru drużyn i rozwiązać problemy np. nierównomiernie częste trafianie na górę, środek, dół listy pojazdów. Nie będziemy tylko wprowadzać poprawek do mechanizmu, kompletnie przerobimy jego jądro i system szablonów tak, aby lepiej pasował do obecnej gry. Poprawiony mechanizm będzie równoważył drużyny zgodnie z szeregiem szablonów np. 357. I co to oznacza? Trzy pojazdy na szczycie listy, czyli na przykład trzy ósemki, pięć po środku, czyli pięć siódemek i siedem na dole, czyli siedem szóstek. Słuchajcie, czy to będzie lepsze, czy też gorsze? Oczywiście, no jeżeli każdy by chciał być tą ósemką, prawda? Nikt nie chciałby być szóstką. Natomiast obecnie w grze często spotyka się sytuacje, kiedy to Bierzemy czołg ósmego poziomu, i w całej naszej drużynie są na przykład tylko dwie ósemki albo trzy, prawda? A reszta to są same dziewiątki i dziesiątki. I wtedy właściwie nie wiemy, co robić, bo zdajecie sobie sprawę, jaka przepaść jest pomiędzy czołgiem 10 poziomu a 8. Można oczywiście kampić. No, wiadomo, jak, jak kogoś tak fertkiem wylosuje, czy nie wiem, skorpionem G, to ok, spokojnie może sobie tam pograć. Ale są też czołgi słabsze i to o wiele słabsze, którymi gra się w takim przypadku ciężko. Teraz już tak nie będzie, jeżeli nas wylosuje ósemką w takim zestawieniu. To będzie tych ósemek 7, jak widzicie, dziewiątek będzie 5, a dziesiątek tylko 3, a nie na przykład 8. W tym miejscu dochodzi do głosu jeden ważny czynnik, z taką liczbą zróżnicowanych pojazdów, jaką mamy w World of Tanks. Możecie wybrać dowolny pojazd z waszego garażu. Nie chcemy ograniczać waszych wyborów. Z tego powodu zróżnicowanie pojazdów oczekujących na wejście do bitwy jest inne w prime time. Czasie, yy, I w czasie, gdy graczy online jest mniej, aby zapobiec przerażająco długim kolejkom. Mechanizm doboru będzie mógł stworzyć bitwy dwu lub nawet jednopoziomowe. No, bitwy dwu lub jednopoziomowe, to jest coś dwu to jeszcze, ale jednopoziomowe, to nie podoba mi się za bardzo, mówiąc szczerze. Yy, oczywiście, jeżeli chodzi o. Nie wiem, przyjemność, którą czerpiemy z gry, to ona by była na początku większa, na przykład siódemki losuje tylko z siódemkami, jak najbardziej. Problem jest taki, że po krótkim czasie by się znudziła, bo o ile zawsze zauważamy i to negatywnie to, że tą siódemką losuje nas na ósemki, dziewiątki, jest wtedy nieprzyjemnie i gra jest dla nas nie bardzo niesprawiedliwa. O tyle już nie zauważamy, że jak sobie tą siódemkę weźmiemy, a wylosuje nas na piątki i szóstki, to gra nam się całkiem przyjemnie i to właśnie wydaje mi się, to jest tutaj kluczem do sukcesu. Co więcej, jedziemy dalej, nie dla plutonów z pojazdami, które dzieli więcej niż trzy poziomy. Ulepszony mechanizm doboru po prostu nie pozwoli graczom ich stworzyć. System premii, punktów doświadczenia i kar zostanie odpowiednio zaktualizowany. Nie będzie kar, bo tworzenie plutonu plus minus 3 nie będzie technicznie możliwe. To już powinno być zrobione na samym początku gry, żeby nie można było wziąć dychę i lajść traktora, prawda? Każdy, kto spotkał się z czymś takim, wie, że to jest jedna maszyna mniej. Może to na początku gry śmiesznie wygląda, natomiast czegoś takiego być nie powinno. Moim zdaniem maksymalna różnica pomiędzy no, różnymi czołgami, tirami czołgów w Plutonie powinna być 2, czyli tyle ile mechanizm w grze matchmakera pozwala. Po prostu 2. Można wziąć Tigera 2 i na przykład S100, ale nie można wziąć S100 i Tigera 1. Po prostu. Także tutaj to jest jeszcze do troszeczkę do poprawy, moim zdaniem. Dalej, mniej łatwych zwycięstw i szybkich przegranych, które są zazwyczaj powodowane nierównym rozłożeniem typów pojazdów pomiędzy drużynami. W, w przyszłości, przepraszam, system doboru rozłoży typy pojazdów bardziej równomiernie pomiędzy drużynami. To jest bardzo ważne, a może i kluczowe czasami, słuchajcie. Dobór pojazdów i wygrane do zera, do trzech, do tam. Czterech, i tak dalej. Oczywiście to się zawsze będzie zdarzało, bo może się zdarzyć, że jedna drużyna będzie dużo lepsza od drugiej. Natomiast miejmy nadzieję, że to, co zrobią, ograniczy wpływ typów pojazdów na tego typu wyniki, tylko będzie to po prostu wynikało z umiejętności graczy. Dalej możemy czytać przykład: bieżący system mógł zestawić drużynę z pięcioma niszczycielami czołgów przeciwko sześciu czołgom ciężkim. Ulepszony system rozrzuci po pojazdy pomiędzy drużynami tak, aby obie miały niszczyciele i czołgi ciężkie. Nie oznacza to jednak, że zawsze liczba pojazdów poszczególnych klas będzie równa. Na przykład Drużyna z trzema niszczycielami i dwoma czołgami ciężkimi, przeciwko drużynie z trzema niszczycielami i trzema czołgami ciężkimi. No tego chyba nikt nie oczekuje, że ona zawsze będzie równa, bo wtedy wydłużyłyby się kolejki. Chociaż przy tej ilości graczy, która obecnie jest, to nie wiem, no kolejka by się wydłużyła z 3 sekund do 6 sekund, na przykład, więc to jest bez znaczenia, moim zdaniem. Ale rzeczywiście. No, to są takie zmiany, które powinny być już w grze od początku, kiedy zaczynaliśmy, kiedy, nie wiem, w open betę wchodziła yy, gra World of Tanks, prawda? To są takie, kurczę, podstawowe rzeczy, no. WG ma taką yy, świetną umiejętność dawania graczowi to, co dawno powinno być zrobione, jako super nowość i super usprawnienie. Jedziemy dalej. Działa samobieżne. Modyfikacja wprowadzi ograniczenie do maksymalnie trzech na drużynę. Słuchajcie, już w poprzednim materiale się o tym wypowiedziałem, więc teraz krótko. Z jednej strony jest to świetnie, bo nie będzie, no, gry to słabo powiedziane, kurczę, no jak jest 5 artylerii czy cztery w którejś drużynie, to, to... to... Nie wiem, to jest chowanie się za kamieniami, dobkami, i tak dalej. Jest śmieszna sprawa, moim zdaniem. Trzy artylerie to też jest za dużo, bo po prostu wtedy nie jest artyleria wsparciem, tylko stanowi bardzo dużą siłę. No, chyba że to zestawimy z tymi e, zmianami z piaskownicy, to może wtedy rzeczywiście będzie ok. Natomiast trzy artylerie powinno to być zmniejszone do dwóch, maksymalnie dwie artylerie na stronę. I minus, jaki to może wprowadzić, to to, że teraz często losuje nas do bitw, Często, kurczę, powiedziałem na pewno często. <gryw> Czasami losuje nas do bitwy bez artylerii, prawda? Każdy z Was chyba zdaje sobie sprawę, jak morda nam się cieszy, kiedy klikacie bitwa, pojawiają się te pierwsze zestawienia, patrzycie, nie ma arty. Po prostu od razu jest inna gra, gra się wtedy fantastycznie, a przynajmniej mi gra się fantastycznie, jeżeli nie ma artylerii. Jeżeli dam ciała, zginę w takiej bitwie, zrobię nawet zero obrażeń, to wiem, że zagrałem tak, jak chciałem, popełniłem błąd, pojechałem tam, gdzie chciałem, stanąłem tam, gdzie chciałem, ale przeciwnik był bardziej przebiegły, czy miał lepszy pojazd, czy cokolwiek innego. I zostałem unicestwiony, zrobiłem zero obrażeń, mogę mieć pretensje tylko do siebie, do własnej drużyny, itd. Natomiast jeżeli jest artyleria, to tutaj nie gra się nigdy tak, jak się chce zagrać, tylko trzeba ciągle patrzeć, czy czasem nie leci kupa z nieba. Także krok w dobrą stronę z tym ograniczeniem, aczkolwiek właśnie może to powodować brak bitew bez artylerii kurcze. Czołgi lekkie. Aby zapewnić działanie nowego systemu, rozszerzymy gałęzie czołgów lekkich do poziomu 10. Dodanie pojazdów na poziomach 9-10 pozwoli mechanizmowi na szybsze zestawianie różnorodnych drużyn. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, pomoże to załatwić dwie sprawy za jednym zamachem. Czołgi lekkie zyskają na sile i otrzymają możliwość Wyraźnego wpływania na bitwę, no to nie wiedziałem, że czołgi lekkie jeszcze potrzebują wyraźnego wpływania na bitwę, bo wydaje mi się, że naprawdę wpływają bardzo mocno na nią, ale może czegoś nie wiem. Kombinacja dobrego zasięgu widzenia, kompaktowych rozmiarów, doskonałej prędkości i niezłej siły ognia dla dział tylko odrobinę mniej potężnych niż te w czołgach średnich, zmieni je w małe i zwinne drapieżniki. Dobrze rozmieszczone będą stanowiły zagrożenie dla przeciwnika. No moim zdaniem cały czas tak jest. Wręcz czołgi lekkie często wygrywają bitwy, także to raczej tutaj od umiejętności graczy zależy, ponieważ rzeczywiście, jeżeli damy czołg ciężki graczowi, który ma duże umiejętności i takiemu, który ma małe, no to... Tutaj dysproporcji może nie być aż tak wielkiej, jak przy daniu czołgu lekkiego, prawda? Czołg lekki, jeżeli damy dwóm graczom, jeden niedoświadczony, a drugi doświadczony, no to dysproporcja będzie ogromna, ponieważ ten niedoświadczony prawdopodobnie zginie bardzo szybko. Także co mnie cieszy, to to, że na wszystkich poziomach będą czołgi lekkie. Aczkolwiek ciągle się zastanawiam, co oni takiego tym czołgom mogą dać, że gracz będzie wybierał na tym samym poziomie czołg lekki zamiast czołgu średniego, który przecież jest bardzo, bardzo fajny. Nie wiem, ja lekkimi czołgami nie lubię grać, więc tutaj nie będę się wypowiadał. Jedynie co Wam pokażę, tutaj. A jeszcze jedna rzecz. WG zamierza wprowadzić, moi drodzy, Czołgi premium historyczne, tak zwane. I tu jest na przykład pokazane, że od Tokarusa, czyli. I tu jest pokazane na przykład, że od Carusa, Tygrys wejdzie normalnie do World of Tanks. Jestem na tak. Zawsze twierdziłem, że jeżeli mają być jakieś klony, to pewnie no, wszyscy słyszeli w jakichś tam moich materiałach, bo to powtarzam często. Jeżeli mają wejść klony jakichś czołgów do dowolnej gry, to niech one będą historycznymi, z historycznymi oznaczeniami, kamuflażami i tak dalej. I wtedy jak najbardziej jestem w stanie to zaakceptować a nie jakieś mordy tygrysa, skorpiony narysowane i tego typu rzeczy chociaż nie no akurat ten morda tygrysa to rzeczywiście coś takiego było no tutaj przesadziłem ale skorpion albo jakieś tam patriot no to to przegięcie. wolę coś takiego czyli tygrys takiego pancerniaka czy tygrys z takiej a takiej jednostki pancernej i super tak właśnie powinno być w każdej grze być może wejdzie jakiś pojazd jakiejś polskiej jednostki pancernej. Bardzo bym tego chciał. Także tutaj te czołgi będą dokładnie odpowiednikami z drzewek, choć mam oczywiście nadzieję, że. Nie będzie jakiegoś kwiatka typu Tygrys jedynka z długą 88, no bo to już tego bym nie zniósł. Mogę w drzewku znieść, ale jak już są historyczne, to niech będą historyczne. Zobaczymy. Dodatkowo pokazano troszeczkę tutaj tych light tanków, chyba 10 poziomu. Tutaj Rheinmetall LT, proszę bardzo, niemiecki. Tutaj, obiekt 975 T100, czyli rosyjski. I jeszcze XM551 LT, to chyba amerykański. To są propozycje prawdopodobnie na pojazdy 10 poziomu lekkie. Dla osób, które lubią tego typu, no to pewnie będą zadowolone, bo i tak ósemkami losowało nadychy, a tak będą mieli. Pojazd 10 poziomu, który prawdopodobnie będzie parametrami przewyższał to, co obecnie mamy na poziomie 8. Natomiast 8, 7 i tak dalej również powinny dostać nerfa i pewnie dostaną, tak żeby to wszystko było zrównoważone. Okej, okay, moi drodzy, zmian dużo, wygadałem się i nagadałem się. Zobaczymy, ile z tego wszystkiego zostanie zrealizowane. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła ta nowa grafika, muszę przyznać, zwłaszcza roślinność. Tam cała grafika roślinności wybuchy, chcę to po prostu zobaczyć. Informacja też jest taka, bo niektórzy z Was się zastanawiają, że teraz to mi nie będzie chodziło i tak dalej. Otóż nie. Wydaje się, że WG pomyślało o graczach, którzy mają słabsze komputery i po prostu, jeżeli ktoś ma słabszy komputer, to będzie mógł używać. Gry bez tych dodatkowych efektów. I to tyle. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.